Witajcie, to ja Jaxa, to jest mój nowy odcinek, zagrajmy w Pokémon Pokémon Silver, chciałem się powiedzieć już FireRed.pl. Musiałem się przyczaić do FireRed, a teraz muszę się przyczaić do Silvera. Co to się stało, no? Przed chwilą nagrywałem trzeci odcinek, a teraz nagrywam czwarty, to nagle mi jajko się wykluwa. Co może się wykluwać z takiego dziwnego jajka? Zgadnijmy, co to będzie, co to będzie? To jest... Togepi! Dziwny Pokémon psychiczny, chyba tak dobrze myślę? Mówię go... taki jakoś, tak dziwnie muszę nazwać. Nazwę go Egus. Bo z jaja wyraz. Egus. Nie będę go używał, Tima, po prostu go wrzucę go do... Kecentrum. No tak mnie, on mnie interesuje zbyt bardzo. Taki Pokémon. Taki dziwny. Chciałem tylko go wyrzucić, wyciągnąć go z nie wyciągnąć go z tego, tylko po prostu go chciałem, żeby on po prostu się... Co ja chciałem? Żeby się wykluł, o właśnie tak, chciałem, żeby się wykluł. Tak, właśnie. O właśnie, w tym odcinku chciałem, żeby się dowiedzieli, że co się stanie. W tym odcinku mój kochany Poseidon ewoluuje w Snow Formę. Witaj, czcigodny podróżniku. Jax ci pokaże, co potrafią jego Pokémony. Więc zacznijmy od starego Whitergana. Watergana, nie Whitergana, bo my Whitergan to nie jest Whitergan. Whiter to jest kelner. Ja przecież tak przyczajnie mówiłem. What? Poseidon ewoluuje! Staje się lepszym Poseidonem, Poseidonem X-em, yeah! Poseidon 2. Patrzcie na Poseidona. Urósł. Już nie jest małym Poseidonkiem, tylko Poseidonem, więc nie ma co dużo gadać. Więc ruszajmy dalej w trasę po tym Union Cave, gdzie można rozwalić kolejnego gościa, który po prostu aż się chwapi, żeby przegnać się. Poseidon, pokażę, co potrafisz swoim Waterganem. Waterganem, Jezu. Problematycznie. Ci frajerzy nie mają szans z moim Poseidonem. To wystawił znowuż. Nie ma sensu wystawiać teraz Drake'a, bo on tu się wcale nie przyda, ponieważ on jest takie, ma w takim działają dobrze na Pokémony kamienne, więc używanie go to byłby błąd i byśmy stracili po prostu tylko go i musielibyśmy go uzdrawiać. Przegrał, więc płaci. Dzięki za pokadolary, gościu. Uuu, walka. Oczywiście Geodude, który zostanie zabity. Oczywiście powiem wam tak, że w Pokémon Silver o wiele łatwiej się XP niż Pokémon FireRed.pl, ale dlatego, że to jest starsza gra i po prostu łatwiej tutaj się XP. Nie chcieli utrudniać. Tu jakiś gościu ma Koffinga. Oczywiście ja mu pokażę moim Drake'em. Nie chcę się tak chwalić, ale Drake jest hardkorowy, yeah! Tak właśnie, mój Drake jest taki hardcore, że rozwali go na dwa hity. Tak właśnie, nie mam zamiaru... Chociaż nie znam do końca Silvera. To... Silvera grałem rzadziej, ponieważ... ja tak bardziej wolę Kanto niż Johto. Ale... ale nieźle. Więc tak... Z piątego odcinka zacznę chyba tłumaczyć te wszystkie dialogi, które tutaj są. Nie chcę mi się na razie jeszcze taki ważniejsze dialogi growe tak tłumaczył, ale tak te co nie są wcale ważne, na przykład jak gadałem sobie jakimiś frajerami, którymi mnie atakują, to nie zamierzam tłumaczyć, tak po prostu. To są frajerzy i tyle. Co mi taki frajer może powiedzieć ciekawego? Rozwalę cię, yeah! I co? A ja mu powiem, nie rozwalisz mnie, a on zrównowałeś mu ciekawy tekst, no nie? Więc tu będę niszczył ich wszystkich po kolei. Vulpix. O, coś nowego, tego jeszcze nie widziałem w tym ogólnie zagrajmy, jeszcze nie widziałem Vulpixa. Nawet fajnie wygląda. No i nawet zginie od wodnej armatki. Czy to była matka wodna? Czy tak, czy nie? I tak muszę tutaj się połazić i pozbierać itemsy. Muszę zrobić tam cięcie. Robię cięcie na chwilę, tak, bo za chwilę wrócę. Muszę sobie nam wyjść. Więc jest po cięciu już.
No i znowu jakaś walka z cienkim latata. Może po tym odcinku, po tym odcinku się będę robił jeszcze zwiedzał do końca Union Cave. Coś ciekawego tu jeszcze się znajduje? Bo nie wiem. Z Poseidon. Ten jak on tam ma... O, jakiś frajer. Ten jakoś mu odwaliło trochę, ma też coś z oczami, nie wiem co mu się nie stało. Powiem ci kościół i do lekarza. O, Slope Oak. Pokam psychiczno, oczywiście wodny. Znacie go już z poprzedniej serii. Tak się mi wydaje, że go znacie, no nie? Po prostu przegrają kolejne frajery i będę cisnął znowu szukając fajnych przedmiotów, które mogę tu znaleźć. A coś można znaleźć fajnego? O, Geoduda. O kurczę, no. TM39 oczywiście. To już jest coś. Ło, Onyxa można tu znaleźć. Go znalazł i łatwo go złapać w tej chwili. Widzę, że łatwo go znaleźć i łatwo go złapać. Nie interesuje mnie to za bardzo, bo nie lubię Onyxa. Chociaż Onyx jest fajny, ale nie lubię go trenować. Wiem, że on trochę ma tam swoich atutów, ale jest po prostu duży i twardy. To jest ważne. To jest ważne w Pokémonach. Być dużym i twardym. No i tak przegrałby na jednego hita z... czego? Z oczywiście z jakiejś tam ogólnie mocy... Co można spotkać? Hopipa. Więc ja zastanowiłem się, nie czekałem na was. Złapałem Hopipa, sorry za to. nie wiem, co to nie złapię Hopipa, nie chcę mi się łapać go. Czekam do tego następnego odcinka i go złapię najwyżej. Dla was. Jeśli go o tym zdecydujecie. O, Machop, jak on tu wygląda. Jakiś kurczę wychudzony. Czemu oni cię karmią? Mam! Hi Jax, how are you? Item shopping i tak bbbb. Anthony Number. Anthony Number, oczywiście. Nie Number. Więc teraz jesteśmy tu zablokowani, jak widzicie. I zamierzam się... Zamierzam to ogarnąć. Ty! Wypieprzaj mi tu, stąd. Nie widzę, że tutaj nic się nie dzieje. I nic się nie dzieje. A tu już wziąłem stąd to Berwisa jednego. Zablokowany tam jestem. A ten gościu co mówi? Aha. Slowpoke Tails. Jim, czas się zablokowany przez jakiegoś głupiego frajera? A mnie to. Co ty mi tu pieprzesz? Nic ciekawego. Więc musimy iść do jednego gostka. Tak, właśnie gostka. Na razie nie chciałbym tego odcinka wydłużać, bo od przyszłego odcinka zacznę tłumaczyć, bo muszę tam pieszczalnić. Muszę sobie po prostu przetłumaczyć niektóre fragmenty gry i po prostu będę wam je lektorował jak i w pierwszej części. Więc tak myślę, że odcinek będzie strasznie krótki. Tak, dobrze myślę? Chyba tak. Wy o tym wiecie. Będzie miał 10 minut, 15 minut. Nie, 10 minut będzie max miał, więc nie wiem, czy to będzie dobre. Jezu, coś mam dzisiaj, jakieś spieszone gadanie, nie wiem o co chodzi, totalnie. Więc następny odcinek po prostu będę się bawił, tak, że... Będę po prostu to wszystko czytał, bo mi się to podoba. Jest już dzień, więc zajmiemy się, tak wam powiem, że... Pójdziemy tutaj, trochę może byśmy tam poszli. O, tu są jakieś berisa. With a picorn. A to jest specjalny beris... dawanie jednemu gościowi, który nam zrobi z tego super pokebola. Więc nieważne teraz. Teraz w tej chwili to jest nieważne. Co by teraz mam powiedzieć? Teraz zakończę odcinek, chociaż za szybko trochę, ale moim zdaniem tak dobrze było. Zbytnio... Nie wiem co. Ale następny odcinek wydam za chwilę. Znowu.